O, hej. No hej. Jak zwykle spóźniony. Ja oczep się, dobra. Dobrze wiesz, że mam sporo spraw na głowie. Gdzie nocujesz? W hotelu za miastem. No, to czym się zajmujesz, pani wiecznie zajęty? Taki tam projekt dla restauracji. Chcieli mieć morski motyw na ścianach, no to zrobiłem szkic, spodobał się, zaakceptowali. Znalazłem nawet ekipę, która mogłaby to wszystko zrobić. Przy okazji jakieś ulotki, papier firmowy, takie tam. No i? No i umówiłem się z nimi na dzisiaj na rano, nikt nie przyjechał. Dzwonię pierwszy raz, drugi, nikt nie odbiera. Świecę przed właścicielem oczami, udaję, że wszystko jest w porządku, a tu wiesz, zero kontaktu. No i w końcu łaskawie dzwonią po 3 godzinach, wiesz co? No co? No i okazało się, że się rozmyślili, tylko zapomnieli dać znać. Pomyśleli, że jestem kurwa jakimś jasnowidzem i doskonale wiem, co myślą wszyscy malarze tego świata. A tu wiesz, materiały kupione, wszystko, no to zacząłem sam malować, a ja przecież nie mam na to czasu w ogóle. No wiesz, przynajmniej masz ciekawe życie i nie wiesz, co się stanie za 5 minut. No. Jakby na to nie patrzeć, to każdy ma ciekawe życie. Każdy? Ja raczej na pewno nie. No ale też nie wiesz, co się zdarzy za 5 minut, co nie? Nie? Wiecie, jak wyglądał mój poranek? Nie był nawet w połowie tak ciekawy jak twój. No dawaj. Opowiadaj, bo jestem pewien, że działo się na pewno dużo ciekawych rzeczy, tylko ze szczegółami, proszę. Ze szczegółami? No okej. No to wiesz, obudziłam się rano, otworzyłam oczy, ściągnęłam sobie kołdrę, spuściłam nogi, wzięłam ręcznik, kosmetyczkę z torby i poszłam do łazienki. I zamknęłaś drzwi? Rozbierasz się i wchodzisz pod prysznic. Przesuwasz zasłonkę i odkręcasz wodę. Myjesz się i nagle czujesz, że nie jesteś sama w tej łazience. Nie. W tym pokoju nie ma prysznica, tylko jest wanna. Po prostu wzięłam kąpiel, a potem poszłam sobie zrobić śniadanie. Mam ci dokładnie opisywać jakie? Dzięki, wyobrażę sobie. Zjadłam to śniadanie. Potem jeszcze chwilę patrzyłam przez okno. Ten hotel jest blisko jeziora i są takie ładne widoki. Ale to nie jezioro przyciągnęło twoją uwagę. W budynku naprzeciwko w jednym z okien widzisz, jak jakiś facet rozmawia przez telefon. Podoba ci się. Bierzesz lornetkę i obserwujesz go, a tam nagle ktoś go atakuje od tyłu. Może i był jakiś facet, ale nikt go nie atakował od tyłu, co najwyżej był zajęty swoją dziewczyną. Dalej samotna, co? Nie mam ochoty teraz o tym gadać. No nieważne. Potem wyszłam na zewnątrz, moją starannie ułożoną fryzurę szlak trafił, bo oczywiście musiał wiać wiatr. I pewnie latało dużo ptaków. Nawet nie próbuj. No, teraz jest moment, kiedy nawet coś ciekawego się działo. Poszłam na stację i szła dziewczyna. Wypadła jej rękawiczka z kieszeni, nie zauważyła tego, podniosłam ją i pobiegłam za nią. To czekaj, skoro mówisz, że działo się coś ciekawego, to pewnie pobiegłaś za nią, ale nie mogłaś jej dogonić. Biega po schodach, a ty za nią. Schody były wysokie i strome. W pewnym momencie zatrzymałaś się i spojrzałaś w dół. Zaczęło ci się kręcić w głowie, a potem usłyszałaś krzyk tej dziewczyny, jakby coś jej się stało.
Przecież ja nie mam lęku wysokości. Poszłam na stację, przyszłam, czekałam na pociąg 15 minut, który w końcu łaskawie przyjechał. Wchodzę do środka, pusty przedział, siadam i co? Oczywiście akurat obok mnie musiała usiąść jakaś starsza pani. I w momencie, kiedy przejeżdżaliście przez tunel, ona zniknęła. Nic z tych rzeczy, po prostu wysiadła na następnej stacji. Chciała jakieś pieniędzy na chleb czy alkohol. Nie wiem, nic jej nie dałam. Ja dojechałam do końca, no i przyszłam tutaj. Jeszcze musiałam przejść przez to stare niczynne lotnisko, gdybyś chciał coś jeszcze wymyśleć. I pewnie nie gonił cię żaden samolot, co? To jest najbardziej absurdalna z rzeczy, które dzisiaj wymyśliłeś. Skąd wiesz, co wydarzy się za 5 minut? No nieciekawe masz to życie, powiem ci. Nieciekawe.